Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj chciałbym ci pokazać, jak na swoim blogu podłączyć Google Analytics. Są to narzędzia do śledzenia, tak? Ile tam odsłon, ile osób wchodzi, jakiś współczynnik odrzuceń i tak dalej. Dzisiaj chciałbym pokazać ci, jak zainstalować właśnie tutaj na swoim blogu, na swoim WordPressie. Takie statystyki i ilość odwiedzin, są to statystyki z Google, więc są najbardziej, wydaje mi się, wiarygodne. Wchodzimy sobie na Google Analytics. Najpierw musisz utworzyć tam konto. Jeśli nie masz konta, to musisz utworzyć tam konto. Jeśli już masz, masz konto, to dobrze. Zakładanie konta jest bardzo proste, bardzo intuicyjne, więc na pewno sobie poradzisz. Musisz mieć pocztę Gmail, żeby to zrobić, tak? Jeśli zalogujesz się już na swoje konto Google Analytics, jeżeli już tam wylądujesz, to tutaj na górze masz strona główna, raportowanie, dostosowanie, administracja, i musisz wejść w administrację. I jak będziesz już w administracji, to tutaj jest trzy takie panele: konto, usługa i widok, tak? Czyli wchodzimy sobie teraz w usługę, gdzie tutaj mam Mariusz Marzec dochodowy biznes, i tu są informacje o śledzeniu. I jeśli klikniesz w informację o śledzeniu, pokażą ci się tutaj, otworzy się jeszcze kilka zakładek i tutaj będzie kod śledzenia. I tutaj jest twój kod śledzenia, skopiuj go i wklej, tak? Czyli skopiujemy sobie ten, ja nie będę go kopiował, bo robię to dla klienta, to jest moje konto, ale mam tutaj otwarty ten kod dla niego, to go sobie skopiuję. I teraz przechodzisz na swojego bloga i wtyczki. Klikamy na wtyczki. Nie ma tutaj Google Analytics i trzeba znaleźć, tak? Czyli od razu będzie to lekcja, jak dodać wtyczki, jak zainstalować wtyczki. I tutaj jest, szukaj wtyczek i wpiszemy Google Analytics. Google Analytics i nam powinno znaleźć. Ale nam nie znajduje. Jeszcze raz spróbujemy. Google. Może po tagach Google. Emirates Users. A może po prostu weźmiemy i Google Analytics. Może źle wpisałem. Easy Analytics. I teraz sobie najlepiej wynaleźć najlepszą wtyczkę. Popatrzeć przede wszystkim na te gwiazdki tutaj i kiedy była ostatnio aktualizowana. Myślę, że ta Google Analytics by Yoast będzie dobra. Zaraz ją sprawdzimy. Tak, następuje instalacja wtyczki, pobieranie. Włącz wtyczkę od razu. I po włączeniu wtyczki na pewno trzeba je ustawić. Tak. Obecny profil. Wprowadź swój kod uaręcznie.
I tutaj jest nieco inaczej, bo nie będziemy wklejać tego kodu, tylko w niektórych wtyczkach będzie nie cały kod, a profil, czyli to, co mamy tutaj, ten numerek UA. Ustawienia zapisa. Wprowadź swój kod UA ręcznie, tak? UA i śledź pobrania kliknięcia odnośniki zewnętrzne, pozwól na przekazywanie o nim. Łączka wtyczki Analytics Saves. Ustawienia zapisano. I teraz potrzeba, powiedzmy, potrzeba około 24 godzin, żeby to się zdebugowało, żeby to się nam wgrało, żeby to zaczęło działać, tak? Czyli po ustawieniu tego, Google będzie to sprawdzało, czy to jest dobrze zrobione. Jeśli nie, to po zalogowaniu się na konto Google Analytics tutaj w rogu powinieneś mieć, tak jak tutaj mam na przykład brak kodu śledzenia i oczekuję na weryfikację. I tutaj rozwiązane, tak, zły domyślny adres URL było wcześniej, czyli jest rozwiązane. Tutaj zawsze po prawej stronie, gdzie ten taki dzwoneczek, to masz informację od Google, czy jest wszystko dobrze połączone, tak? Czyli Google Analytics mamy już podłączone. Wpisy mamy porobione, więc blok już jest prawie kompletny. Jeszcze może kilka wtyczek i będzie ok. Na dzień dzisiejszy dzięki, do usłyszenia. Zapraszam Cię na moją stronę mariuszmerza.eu. Cześć!